Czy wiecie, że żeglarstwo można uprawiać na sucho w hangarze? Do tego służy nam symulator żeglarski. Łódka klasy Optymist oparta jest na specjalnej podstawie, jest do tego domontowane urządzenie sterowe i turbina, która wytwarza wiatr. Dzięki tej turbinie strugi wiatru działają na żagiel i możemy wytłumaczyć naszym adeptom żeglarstwa, jak to wszystko działa. Zaletą tego symulatora jest to, że możemy używać go nawet zimą. Na tym symulatorze pokażemy Wam, jak zrobić zwrot przez sztak oraz zwrot przez rufę. Jest odpowiednia turbina wiatrowa, która wyprodukuje nam wiatr. Jest też platforma, która utrzymuje łódkę i delikatnie ją przechyla przy pomocy sprężyn oraz bardzo czułe urządzenie sterujące. Chcielibyśmy Wam pokazać, w jaki sposób można własnym ciężarem ciała równoważyć łódkę, czyli balastować, tak aby nam się ona nie wywracała. Franek, przechył powstaje na skutek działania wiatru na żagiel, tak? Tak. Jeżeli jest przechył, to musi być balastowanie. A co to jest balastowanie? Trenerze, równoważenie przechyłu. Dokładnie. Jak to zrobić? Pokażmy w takim razie. Siadamy na krawędzi burty. Pasy balastowe nam służą do tego, aby włożyć stopy pod spód i o nie się zapieramy, tak? Wysuwamy ciało za krawędź burty i w zależności od wielkości przechyłu odchylamy plecy w tył. Do tego potrzebne są silne mięśnie szkieletowe, szczególnie uda i brzuch. Całkiem nieźle Ci to wyszło. A teraz pokażę Wam drugie zastosowanie symulatora, czyli trening zwrotów. Emilka, będziemy powoli ustawiać się względem wiatru by Devint. Dobieramy szoty stosownie do kursu. Będziemy ostrzyć sterem, czyli ruchem stere od siebie i zmierzać do przecięcia linii wiatru. Gdy przetniemy linię wiatru, będziemy się przesiadać na drugą burtę, tak? Prostować ster i ustawiać łódkę na drugim halsie. Zróbmy to. Dobrze. Ok, mamy już wiatr. Ustawiamy łódkę pod kątem względem wiatru, tak? I powolutku będziemy wykonywać manewr. Ostrzymy, czyli sterem wykonujemy ruch od siebie. Tak, tak, robić. Przechodzimy linię wiatru, ustawiamy łódkę na drugim halsie i przechodzimy na drugą burtę. Pięknie. Za plecami idealnie przełożony ster i szoty. Doskonała technika. Spróbujmy wykonać ten zwrot w drugą stronę. Ponownie ostrzenie sterem, płynnie przechodzimy linię wiatru, zatrzymujemy ster, przesiadamy się, zamieniamy ręce, ster i szoty. Pięknie, korygujemy kurs tak, aby żagiel wypełnił się wiatrem. Doskonale. To był zwrot przez sztak. A teraz przejdźmy do zwrotu przez rufę. Odpadamy od kursu by Devint, luzując płynnie szoty. Dobrze, utrzymujemy się na tym kursie i przygotowujemy się do zwrotu przez rufę. Delikatnie odpadamy, czyli ciągniemy tym razem ster do siebie. Zaczynamy tak, chwytamy za szoty, przerzucamy je na drugą stronę i delikatnie przesiadamy się na drugą burtę. Wspaniale, udało się. Zróbmy to w drugą stronę. Odpadamy, czyli ciągniemy ster delikatnie do siebie, płynnym ruchem przerzucamy szoty na drugą burtę i przesiadamy się na drugą burtę, zamieniając ręce, ster i szoty. Pięknie. Brawo Emilka, mamy to. Nauczyliśmy się, jak robić zwrot przez sztak, jak zrobić zwrot przez rufę oraz jak balastować. W kolejnym odcinku pokażemy Wam, jak to się robi w praktyce.